Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Ja sobie może rozpocznę od posłuchania ploteczek i następnie będziemy się kierować w stronę naszego zadanka. O twoich czynach słychać na całej nizinie, wschodniaczko. Pomogłaś naszym szeryfom i wodzowi. Jestem ci ogromnie wdzięczny. Więc powiem ci jedno. Cokolwiek usłyszę i zobaczę, przekażę ci. Dzięki temu będziesz się orientować w okolicy. Chyba powinienem wspomnieć. Słyszałem plotki, że przedwieczni zostawili jakieś skarby w ruinach na zachodzie, na wybrzeżu. Kilka naszych oddziałów próbowało je odnaleźć, ale bez powodzenia. Brzmi jak wyzwanie. O! Nowa ruina z relikwitem. Nizina jest niebezpieczna. Myślę, że jak najbardziej. Przy okazji oczywiście zawsze spoko. Tym, że my tu mamy jeszcze spory kawałek do przejścia. Dlatego chodźmy dalej. Co to za pułapka? Ciekawie wygląda. Mogę to zestrzelić? Myślałam, że może by coś spadło ciekawego. Nie pogardziłabym jakimiś fajnymi łupami. Mamy jakąś miejscówkę opuszczoną. Pewnie kolejne ruiny, do których nie będę mogła się dostać, znając życie. Ocie kurde, jaki most! Wow! Konkretny. Ciekawa lokalizacja w dżungli wokół. Czuję się odsłonięta. Co my tu mamy? Nadymacz kwasowy. Trafienie porażającą strzałą wywoła reakcję łańcuchową. Mówisz? W ogóle przeczytałam sobie, że to, co ja cebulą nazywam, to są mięśnie maszyn, więc dosyć śmieszne. Weźmy sobie też te super ekstra mocne. No ja myślę, że tym porażeniem możemy im rozwalić te kleszczyki. Mi się tak z kleszczami kojarzą, że to w ogóle jest masakra jakaś. Ej, a ja tutaj chodzę na miść. No dobra, już jak jestem tutaj. Co ciekawe, ja skanuję te maszyny, bo co najlepsze, okazuje się, że to są na przykład maszyny nieznane, a to są maszyny, które już znamy, tylko że one są w jakiejś innej formie, nie? Na przykład kwasowej, czerwonookiej, czy jakieś takie. Nie, te strzały ewidentnie mi nie pasują. No przynajmniej rozwolą mi te... Wciąż mogę na kwasu. Ale ta czulka jest jeszcze konkretna. Dobra, poszedł pancerzyk. Odwróć się przodem, tu masz więcej słabych elementów. Dobra, ammo. Życie przy okazji. On chyba sam się kwasem swoim własnym zabija, więc to jest ciekawe. Ja coś mi tu zygło. A, to chyba czuja. To jest za daleko. Ona mnie śmie, a ja jej nie. O, trafiłam w oko, spoko. Te elementy czerwonych czujek, to mi się przyda. Tego jeszcze nie mam. Staliśmy trofkę za zabicie wszystkich maszyn zwiadowczych, czyli to były ostatnie czujki takie jakieś ciekawe, jakie mogłyby nam się tutaj trafić.
Dobra, i gdzie ja tu mam iść? No wychodzi, że tutaj w lewo. W takim razie chodźmy. Dobra, weźmy sobie tu jeszcze roślinę leczącą, jak już mamy po drodze. Co tutaj jest? Krzyżoszpon kwasowy. O, jeszcze mamy nękacza. Czajcie, że mi nie wychwytuje go. Ale beka. Poszedł zbiorniczek. Własnym kwasem się odławisz. Dobra. Nice. Coś tu słyszę. Nękacz. Nie widziałam już wcześniej. To cię wykończę konkretnie. Wyszedł? No to trzeba go pokonać. Dobra, chybamy tutaj już wszystkich z tego co widzę. Wszyscy się zainteresowali na mnie, ja nie mam życia, pozdro. A, oczywiście brak amunicji. No way. Dobra, pewnie już niewiele zostało właśnie. Masz poślada. A nie mam kondyty, dobra, tylko jedynczo. Ja jeszcze te zostały. Wypaliśmy. Muszę tak odbudować. Nie, bo nie mam życia. Nie strzelaj we mnie. Gdzie są jakieś roślinki? Kanapeczki, dobra, tu jest jakiś wywar. Cwaniaczki, no. Takich ilości maszyn to jeszcze kurde nie było. Szafy zaczyna być ostro. Nie wiem, czy nie będę musiała się skupić na jakichś pobocznych, co by sobie tutaj dobić level, żeby się poczuć pewniej. Staram się wykończyć... Kurde, chciałam zalać krytyczne, ale to jednak ciężka sprawa. Może mnie oduszyły. Dobra, przejdźmy dalej. Wystarczająco dużo zabiłam. Patrzcie, mamy szczura jeszcze. No nie dadzą mi spokoju. Dobra. Gdzie się? Chyba odpuściły. Dobra. W takim razie... Jesteśmy już praktycznie na miejscu. Ale łatwo nie było! Kurde! Tam jest krawędź. Super. Deka powinna na mnie czekać. No i w końcu. O Boże, jaka piękna woda! Wow!
Ojku, jak to ślicznie. Niech wy ostrzy jaśnieje! Krocz z honorem! Witaj, cudzoziemka. Ona może przejść. Ciekawe, czy będzie można tu kupić coś pięknego. Oto idzie czempionka z wiedzy. Mogłabym zaliczyć 3 półbej. Tak, ale wciąż mam taką obudę. Nawet obcy widzą, że regala dostrojna. Mówię prawdę. Wysłuchaj go, Aroke. Deko, co się dzieje? Aloy, dobrze, że jesteś. To jest Aroke, dowódca krawędzi. Więc nawet czempionkę wodza wciągnęłaś w swoje gierki. Ty musisz być kawo. Mój wnuk i żołnierz, który chce naprawić swoje błędy. Albo wciągnąć nas w pułapkę. Moi ludzie go złapali. Szukał nie wiadomo czego na obrzeżach wioski. Niczego nie szukałem. Szedłem was ostrzec. Buntownicy chcą zaatakować. Puszczą maszynę przez sam środek wioski. Opuściłem posterunek, kiedy zrozumiałem, co planują. Musicie mi uwierzyć. Gdzie są buntownicy? Polowali na maszyny na północ stąd. Mogę pokazać gdzie? Możesz jedynie pokazać się na próbie walki. Zdradziłeś swój klan. Wodza, krew i ostrza zdecydują o twoim losie. Będę walczył z kim zechcesz. Jak już powstrzymamy atak? Jeśli Kavo mówi prawdę, wioska jest zagrożona. Musimy znaleźć tych buntowników. Buntownicy mają ognisko na północ od rzeki, opodal klifów. Mógłbym was tam zaprowadzić. Dobrze. Otwieraj, Aroke. Nie. Nie dam mu okazji do ucieczki. Zdrajca zostanie tutaj, oczekując na próbę walki. Więc powołam się na krew za krew. Dlatego zajmę miejsce Kavocha, dopóki nie wróci. Popełniasz błąd, kapelanko. Klan potrzebuje przewodnictwa, nie kłamstw tego młokosa. Słowo się rzekło. Kavoch pójdzie z Aloy. Więc ja też idę. Jeśli chłopak mówi prawdę, wesprę go. Jeśli kłamie, zabiję go. Najpierw poczynię przygotowania. Potem przyprowadzę go na miejsce. Dobrze, do zobaczenia. Okej, czyli co? Mamy iść do ogniska. Zatem chodźmy. Zawsze bądź czujna. Honor i siła! O, tu mamy trochę jagódek. Jestem gotowa na wszystko. Krewka. Raczej nie inaczej. Sobie pozbierajmy trochę. Chyba zapowiada się jakaś konkretna bitwa, skoro tutaj mam tyle tego życia. I tak jak wcześniej w ogóle praktycznie nie było, więc nawet nie miałam możliwości sobie przywrócenia zdrowia. Ognisko, o którym mówił Kavo, powinno tu być. Co im tyle zajmuje? Powinni już tu być. Ktoś tam czeka. Ja jestem. Przyjaciela Kavocha. Muszę się ich pozbyć, żeby się dostać do ogniska. Dobra, mamy jednego. Ocie! Kurde, tarczo. A! Zadaje sporo obrażenia. Trzeba mu te tarcze rozwalić. Dobra. Szybciusieńko. To jest koleczka. Dobra, mamy go. Champion pokonany. Tu jeszcze chyba jeden był. Czy się wycofał? Gdzieś był jeszcze jeden. O! Dobra.
niego. Jeszcze tam blask, kurde, bym chciała potem iść po niego. Fajnie by było, jakby spadł. Na kogoś napaść? Ale nie, chcę spaść. Lepiej zaczekać na niego. Bierem. Ojejku, jeszcze deszcz zaczął padać. Kurde, ile tu fajnych rzeczy jest. Pozbierajmy wszystko. Powietrze jest gęste, bo to gorąco. O, to coś jeszcze mamy. Kurde, tyle skryteczek, to ja lubię. Trochę życia. Nice, dobra. Chodźmy do tego ognicha. Znalazłam tutaj kilku twoich kumpli. Nie zaczęło je za dobrze. Musieli być na patrolu. Przysięgam na dziesiątkę, nie wiedziałem, że tu będą. A nie mówiłem? Jego kłamstwa są jak otwarta rana. Dlatego lepiej ją przypalić, nim zacznie gnić. Nie! Mówię prawdę! Rozwiąż go. Jak chcesz. Ale popełniasz błąd. A moja broń? Jeśli sądzisz... Daj mu ją, Arokę. Musimy się zbierać. Prowadź. No to chodźmy. Kurde, ale się pogoda popsuła. Jakieś deszcze, nie deszcze. Mamy wodospad. Tędy na górę. Co? Spinamy się, nie? Dokąd nas prowadzisz? Buntownicy stacjonują przy wodospadzie. Szedłem tędy, gdy opuszczałem posterunek. Okej, dobra, luknijmy na mapę, jak to wygląda. Nie będą się spodziewać, że ktoś tędy przyjdzie. Albo będą. I natniemy się na nich od razu. O cię, kurde, ale bym spadł. Oto i wodospad. I nikogo nie ma, jak podejrzewałem. Dobra, chodźmy dalej. Nie podoba mi się to. Jak tu przejść? Dobra, prowadź, bo nie chcę tu wychodzić przed szereg. O, patrzcie, tu jakąś roślinkę jeszcze może uda mi się zgarnąć. Dobra, przeskoczmy tu. Jak oni pokracznie chodzą, śmiesznie wygląda. Jesteśmy praktycznie po drugiej stronie. Dobra, udało się. Kurde. Aloy. Wejdź tutaj. Dobra, jesteśmy. Gdzie są wszyscy? Ani buntowników, ani maszyn. To co? Tutaj, przy wodospadzie. A co to jest? Behemot. Robimy to razem! Strzelić te cylindry. Atakują nas! To kawo! Więc ich zabijmy. Prowadź, Aloy.
Hunter na brzuchu. Fajnie byłoby też rozwalić, to bym go miała na kilka. Jestem na to gotowy. Tak te głosiki. Dobra. Zabito wszystkie maszyny transportowe. No i elegancko. O ty! Z nielacka mnie wyciął. Człowiek sobie tutaj zbiera rzeczy, a oni to atakują. Przeżyły, wiesz. Myślisz, że masz ze mną szansę? Na co ci to było? Teraz czas uderzyć! To cię załatwi. Ja tego behemota pierwszy raz widziałam. Nie wyświetli mi się jako nowa maszyna. Gdzie uciekasz? Mocnym atakiem, dziadek. Kurde, będzie mnie potrzebowała. O, no tu. Żołnierko. O, tu mam jeszcze cwaniaczka ognistego. Dobra. Szybka jest! Jeszcze mam skrzyneczkę. Nice. Żyćka. Dobra, tu sobie. A! Zepsuli mi! Ej, tak jakbym ich nie widziała, czajcie, coś się rozrywało. Dobra, teraz chwyciło. Nie mogłam w ogóle pokonać wroga. Co ciekawe. Może to nie był wróg? Dobra. Udało się. Pięknie. Tu jeszcze coś jest. Nice. To jakaś skrzyneczka elegancka. Nie przestawaj uciskać. Już idę ci pomóc. Tu jeszcze zbiorę co nieco. Sporo ciekawe rzeczy. Atakowanie byłych przyjaciół nie jest proste. Dobrze chciałeś, aby nie mieli mi przyjaciół. Kawo, krwawisz. Nie przejmuj się. Najważniejsze, że powstrzymaliśmy atak. Bo nas ostrzegłeś. Ocaliłeś dziś wiele istot. No i co teraz, łysoci? Musicie wrócić do krawędzi. No i... chyba połamałem kilka żeber. Idź przodem. Odprowadzę go do wioski. Dobrze. Powiem Decy, co się stało. No pięknie. Ja sobie jeszcze tutaj tylko luknę, co jest pod tym podospadem, bo mnie to zainteresowało. Ja tu w ogóle coś mogę zrobić poza zebraniem tych pojedynczych rzeczy. Czy my tu coś mamy? A tylko płomienie. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem.
Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!